Gospodarka oparta na wiedzy to jest proces. Wchodzimy na tę drogę. Staramy się korzystać z różnych doświadczeń. Udało się nam nawiązać współpracę z Heidelbergiem. Chcemy zaadaptować również tutaj, w województwie podlaskim, ale w Polsce w ogóle, a w województwie podlaskim szczególnie, pewne rzeczy, które oni już przeszli. W gospodarkach sześciu najwyżej rozwiniętych krajów 50%, no średnio 45%, żeby być już bliższy prawdy, ludzi żyje ze sprzedaży wiedzy, a 55 ze sprzedaży pracy. Realizujemy kilka projektów z tego zakresu w Wyższej Szkole Ekonomicznej i jesteśmy w tym względzie prekursorem o tyle, że ta realizacja nie dotyczy tylko nas tutaj w Białymstoku, ale całego kraju. Tematyką jest zrównoważony rozwój oparty na wiedzy. Ja jako reprezentant strony niemieckiej będę prezentowała na przykład właśnie, jak kwestie zrównoważonego rozwoju są przedstawione w Niemczech, jak wyglądają systemy sprawozdawcze i będziemy starać się porównywać właśnie osiągnięcia w Polsce, które są naprawdę znakomite, właśnie do tych niemieckich i starać się wypracować wspólną możliwość współpracy i jakichś przedsięwzięć. I tutaj Białystok na przykład z Heidelbergiem bardzo już od 1934 roku działa w ramach sieci. Jest to sieć polsko-niemieckich naukowców na rzecz zrównoważonego rozwoju, gdzie wspólnie prowadzimy właśnie konferencje, wydajemy publikacje, także już również pierwsze projekty unijne właśnie między Białymstokiem a Heidelbergiem zostały przeprowadzone.